się nie mogę doczekać. Ta gala finałowa ma taką formę koncertu, a nie... lekki stres jest tak jak zawsze. Na pewno też nie mogę się doczekać. Ja cię bardzo lubię występować na scenie, śpiewać dla ludzi. Jest mniejszy stres niż wczoraj, bardziej takie może podekscytowanie. Taki dreszczyk emocji pojawi się tuż przed wyjściem na scenę i to zawsze, zawsze się pojawia. Przyjechałem do Tarnowa Podgórnego, do Jankowic ze Szczecina. Ale na co dzień mieszkam w Gdyni, pochodzę z Wągrowca. Podkarpacia z Jasła. Pochodzę z Poznania. Pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego. Jestem z Poznania. Zajmuję się muzyką przede wszystkim. Nie byłam chyba nigdy w życiu na tak dobrze zorganizowanym festiwalu. Wszystko i transport, i pyszne jedzenie, i super atmosfera wśród uczestników. Poznałam tutaj wiele świetnych osób i myślę, że zostanie ten kontakt na dłużej. Nieraz jak się jeździ na konkursy, to jest taki wyścig szczurów, albo wszyscy się stresują, nie chcą jakoś rozmawiać, a to jest naprawdę taki luz, jest tutaj cudownie. Wielkie brawo, proszę Państwa. Warsztaty z panem Januszem były niezwykle inspirujące. Więc on zawsze bardzo mądre rzeczy mówi. Przede wszystkim on zawsze zwraca uwagę na tekst. Uwagi, które gdzieś tam podjęłam z jego wypowiedzi, na pewno pomogły mi dotrzeć do dzisiejszego dnia, czyli do gali finałowej. Poznacie tutaj mnóstwo wspaniałych, uzdolnionych osób i zyskacie doświadczenia na całe życie. Dopóki tutaj nie przyjedziecie, to nie będziecie wiedzieli, jak super i cudownie tutaj jest. Spędzicie fajnie czas przy grillu, nad jeziorem. Okazja do pomuzykowania, do poznania wielu wspaniałych, inspirujących osób. Jest tutaj super atmosfera, super organizacja, bardzo fajny zespół. Super ludzie. Są fantastyczni organizatorzy. Jest super, wszyscy się dogadują. Przez cały czas trwania czujemy się bardzo komfortowo, czujemy się zaopiekowani. Niezwykły klimat, genialna organizacja, piękne wnętrza, no i możliwość muzykowania.